No, co, będziesz pstrągi wyżerać? Kartę opłaconą masz? No, ty. Sieci. No, to jest jeden za tym gównem. Dobra. Tu się gdzieś przepakujemy. Znaczy jakieś miejsce, żeby to klapnąć. Kolejne czoby po brodze, widzicie? Tak zatykałem sobie tę nogę. Teraz jest fajnie, bo nie ma takiego buszu. To jest plus. Ale kleszcze już są, tak wyższe trzeba będzie wypsikać. Całą rutynkę bezpieczeństwa odtykać, bo nie chcemy boreliozy, nie? Dobra, myślę, że stąd sobie możemy wystartować. Trochę za gorąco na kurtkę, jednak. Jeszcze są całe mokry. Rzeczy zorganizować najpierw. Zaczynamy najpierw na kenarcika mojego ulubionego. Tego wopka mam już grube kilka lat na pewno. Złowił kilkadziesiąt ryb co najmniej. Dobra, tutaj fajnie wygląda. Spróbujmy. Pierwszy rzucik. No, już się splątało. Dobra. Kurde, mam problem z podbierakiem trochę. On mi się tak wala bokiem. Chmurki zaszły. W sensie słonko zaszło za chmurkami. Chyba to dobrze. Jakby mu tu podać to. Mamy sporo rzeki do przejścia, więc standardowo moje łowienie agresywne, parę rzutów na dołek i ciśniemy dalej. Nie ma co się modlić, żebrać na różnych dołkach, by to po prostu różne przynęty brał, ale tak to nie jest zbyt optymalne. No ale chcę dużo rzeki obłowić, także no, tu jest petarda, ale tu to by trzeba mu wpuścić chyba z prądem, stąd sobie podejdziemy. O. Tak. I stąd mu damy tam pod te korzenie. Siup. Miejscowa fajna. Może coś stoi. Jak nie spłoszyłem podchodząc.
ale od tej strony nie powinienem. Wobek pięknie pracuje. Będziemy próbować wobki, blaszki i te gumeczki. Jakieś robaczki, gumeczki. Żabek tylko nie mam żadnych. Ta rzeka jest dosyć martwa w okresie. Nie wiem dlaczego, tym do lata. To jest taki trochę fenomen tej rzeczki, bo znam no naprawdę sporo ludzi, co na niej łowi. W sensie mało ludzi na niej łowi, ale większość, która tu łowi, to ze mną rozmawiała i wszyscy mają podobną rozkminę, co się dzieje z rybami od jesieni do wiosny, gdzie one są przede wszystkim, bo ich nawet nie widać. A w lecie to tego klenia, no pod każdym tym, o! W lecie te klenie stoją pod każdą kępą, wszędzie je widać. A zima, wiosna taka wczesna jak teraz, no nawet od prowadzenia. Ani kiełbia, nic, po prostu zero życia jakby. Przecież gdzieś to musi się chować. Coś się z tym musi dziać. Może ktoś tu z okolic wie i poznaje tą rzekę. Namierzył ich zimowisko. Chcę się podzielić, bardzo chętnie tą informację przygarnę. Kanarcik jest zagrożony, a ja tam nie przelezę. O no, to grubo zagrożony. Kurde, jeszcze do tego taki dołek. Widzicie tą rampę pod drugiej stronie, nie? Tam jakie wiry, kurde, tam coś mogło stać. Zanim się poddasz, kolego, i będziesz chciał rwać, to warto najpierw poszarpać. Kanarcik jest dalej ze mną. Dobra, kurde no, fajny dołeczek niestety. A może tu? I teraz łup. Dawaj, no tak tęskniłem, potrzebuję tego brązowego błysku pod tą wodą, nie? Tamaka super, też zwężenie. No dobra, to atak. Cyk. Bocian. To jest początek marca, a tam bocian leci, nie? No to mamy wiosnę. Już na pełnej.
bardzo wieści. Nie wiem, jak to jest możliwe, że potrafię przez 3 dni iść i łowić, nie urwać jednej przynęty, a innym razem idę i na jednym dołku w ciągu 3 rzutów urywam 2, nie? Ale mniejsza z tym. Mam i tak już tyle tych starych, że nie zaszkodzi trochę powymieniać. Nie szkoda mi przynęt, ale jest jeden problem. Została mi ostatnia grawka z pętlikiem, taka ok rozmiaru. Więc no jeżeli ona się urwie, to już zostają nam tylko chyba tylko łowienie na twistery, na gumy. Nie lubię. Może wodlery. No ale tak to jest. Patrzcie to. Widzicie ją? Dwie są panorki. Nie widzi mnie chyba. Obserwuje mnie. Zaraz ją spróbujemy nagrać lepszą kamerą. Tu jedna. I druga. Jak ona mnie nie widzi, to nie wiem. O, tam jedna była, że się wyłazi już. Brzeg. Siup. Co tu stoi? No zobaczymy, co one będą kombinować. I potem nie biorą ryby. No, teraz mnie zobaczyła. Patrzy się na mnie. No, co, będziesz pstrągi wyżerać? Kartę opłaconą masz? No, ty. Me? Just hanging around. No, powiem wam, że lubię spotkanka z zwierzętami, z przyrodą. O, na przykład tam teraz sarenka, koziołek pruje. Co? Nie jestem jakoś mega zakamuflowany, a te zwierzaki jakby mnie nie dostrzegały. Tak czy siak, lubię zwierzątka, no ale obecność tych norek na mojej ulubionej rzece niekoniecznie mnie cieszy. Ajajaj. Szkoda. No nic, wyżrą wszystko i się wyniosą pewnie z czasem. Idziemy dalej. Poczułem tyle od buzi kotwicę, nie? No nie poczułem wiatr tego woblera.
przed chwilą miałem taką akcję, zaczepiłem na brzegu woblera o jeżynę. Jak to zwykle, szarpie, aż odstrzelił i przeleciał mi tak, tu, że aż poczułem, musnął mnie po prostu po wąsiku tutaj przy warach, nie? Jakby tak centymetr bliżej, tak by mi z takim impetem się w wary tutaj wpieprzył, to bym miał niezłą miniaturkę na YouTube z tym woblerem w zakrwawioną gębą, no ale całe szczęście nie mam, mam nadzieję, że będzie miniaturka z dużym strągiem. Ryby to właśnie widziałem, tu stąd wypłynęły przed chwilą, o, widać, chowają się. Co to jest za glut? Ale ryba mnie przeszkadza. Niesamowite. O, widać, no siema. Długo kurwa wyczekał, cierpliwy, ale tam jest kupa ryb, takich centymetrowych, w takim syfie, ciśniemy. Zostało nam około godzina, może półtora światła. Nie dzieje się nic totalnie, zero brań, zero wyjść, odprowadzeń, błysków, nic kompletnie. Oprócz rybek w tym malutkim cieku, takim z boku, co dopływa do tej rzeki. Nie widziałem żadnej ryby w wodzie. Jedyne życie, jakie widziałem, to były te norki. Także na dzisiaj łowienia wystarczy. Teraz sobie zrobimy szamkę, bo jestem mega głodny i bardzo chciałem sobie zjeść taki posiłek w plenerze z ogniska. Ale jutro rano wstaję i cisnę na kolejną rzekę, raniutko polecę, i bo nie może być tak, żeby nie było pstrąga na filmie. Także jutro mam nadzieję, że się coś uda, poprawimy to z dzisiaj. A tymczasem idę robić szamkę. Tu sobie przywiklejemy miejscóweczkę do siedzenia. Ty tu jesteś. Tu się wala masa śmieci, ale to mi posłuży jako ławeczka, a to jako oparcie. Także nie narzekamy. O, kolego, ty nie idź tutaj. Ty tutaj nie idź, zbylaj stąd, gościu, bo się zwajczysz. Dobra,
No i teraz czekamy. 6 minut na jedną mańkę, 6 na drugą. Pomidorek, herbatka. No pachnie fajnie. Zostawić gdzieś, żeby nie spalić sobie tych. I czekamy. No ale tak jak podejrzewałem. Nie wiem, widzicie? Lipa jest trochę z tym, nie? Już jest tutaj. Może zanim zjemy, to będzie ciemno i będzie trzeba się zwijać do domku. Rozmarynek, to jest sól, pieprz. Ale pachnie. Ale sama. Insane. Człowiek zmęczony, głodny, to wszystko smakuje od razu lepiej. A jeszcze w towarzystwie. Ptaszki, świeże powietrze. Siema, dzień drugi, otwieranie sezonu pstrągowego, zmieniłem rzekę, no i co, jedziemy z tym. Zobaczmy, większy wobek i lecimy. Tutaj są na pewno kabany. Może się jakiś podniesie do woblerka takiego dużego. No niestety nie ma dobrych wieści. Kompletnie nic się nie dzieje. Ani puknięcia, ani odprowadzenia. Nic totalnie. Nie wiem, czy woda za zimna. No tak tutaj jest. Na tej porze roku niestety. W porównaniu do lata. Wiosny, takiej późniejszej, gdzie co rzut tych ryb tutaj jest naprawdę sporo. Drobne, bo drobne w większości, ale jest ich trochę. Wychodzą, ganiają, błyskają się. A w tym momencie to jest takie łowienie jak w wannie pustej, nie? Nic totalnie. Może jeszcze spróbujemy. Pojedziemy przed zbiornik, bo tutaj jest niedaleko tama, z której jest puszczana woda z zaporówki. I ta woda może być zimniejsza
paradoksalnie niż ta, która płynie w rzece w górach, w sensie wyżej. Dzisiaj ładnie świeci słonko, więc jeszcze daje szansę temu odcinkowi przed zbiornikiem, że tam woda będzie na tyle cieplejsza, że po prostu tam się coś może wydarzy, bo tutaj już nie mam wiary kompletnie. Już próbowałem naprawdę wszystkie topowe dołeczki, pewniaki, obłowiłem wszystkimi dobrymi przynętami. No także dopijam herbatkę i zmieniamy miejscówę, jedziemy w wyższy odcinek rzeki. Może tam coś się wydarzy. Wygląda dobrze. Mała jest woda. Była pierwsza rybka, ale na dwóch hakach, bo jeden jest łamany na tej kotwicy i jeden bez zadziorowy oba, no niestety spadła, ale nie była duża. Chciałem podbierak odczepić jedną ręką, żeby ten i mu gdzieś tam zluzowałem, no ale dobra, tu się przynajmniej coś dzieje, także super. A, silny maluch, ale waleczny. No, dawaj ten podbierak, kurry. Zaraz się wypnie. A chcę go do podbieraczka ładować. O! Dobra. Jest. Pierwszy pstrąg. W końcu. Taki pstrążek. Niechudzony trochę. Ale ja go pokażę może. O, taki. Maleństwo. Z 20 cm może. No co? Puszczamy go chyba, nie? O, poszedł. Poszedł? Poszedł. Jest. Nieduży, ale pierwszy w tym roku, także petarda. No siemanko, znowu ja, znowu na mojej ulubionej rzeczce. Także to jest trzeci dzień pod rząd, jak katuję pstrągi. Wczoraj cieszyłem się z tego jednego malucha, ale wieczorem czułem taki lekki niedosyt, że to może być, że to jeszcze nie jest to, co bym chciał na rozpoczęcie sezonu, a że dzisiaj akurat mi się trafiło wolne popołudnie. Takie no, późne popołudnie, przed no, może godzina, półtora na łowienie, to szybko wyleciałem i no i co, i atakujemy tą rzeczkę, spróbujemy, może coś się jeszcze uda na to rozpoczęcie sezonu dogrzebać. Także wish me luck.
Słoneczny. Jest. Jest. Mamy. Dobra. Mamy wariata. Zmaczymy rączkę. No się wplątałeś, co? Koleżko. Dobra. Nic nie szkodzi. Ok. Wariatka. Tenis miarowy. Ładny. Taki. Wciąż nie jakiś potwór, ale fajnie jest z mojej ukochanej rzeczki. Udało się. Rybka. O, ładne kolorki. Pokaż się tutaj. To co? Wraca do wody. Sam, cały zdrowy. Może pod tą burtą cosik? Fajna burta, ale nie wiedziałem, że to taka jest. O, 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 no. No, nie będzie lekko. Sieci. Ładnie, ale one są silne. Teraz aż dziw. Pięknie chodzi. Chodź tu, chodź, chodź, chodź. Będziesz podbierany, jak uda mi się wypiąć ten podbierak. Przecież to nie jest duża ryba. Walcuje jak zwariowana. W tej rzece są dużo bardziej waleczne niż w tamtej. Bo w ogóle nie chcę iść, cały czas pod prąd. Chodź tu. Chodź tu, kumplu. Jest. Sieci. Dobra. Najpierw go odczepimy. Piękna rybka. Fajniejszą rybkę trafić. Dalej nie potwór, ale już taka w miarę przyzwoita. No już wymiarowa. Ładna rybcia. Fotkę i cykniemy i wraca do wody. O. A, już wraca do wody. Poszła. Tam jest samiczka. Wila. A tu jest piękny samiec za tą gałązką, patrzcie, tu jest, żeby zobaczył. O! Pierwszy raz je widzę. Ale ładny ptaszek.
Tu jest z prawej samczyk, z lewej samiczki. No, będzie kromas. Ha, ha, ha.